Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GamePro TV, w którym zobaczycie recenzję gry pod tytułem Retro Reporter. Na tą grę zęby sobie ostrzyłem przez długi, długi czas, a to dlatego, że toczy się w mojej ukochanej Warszawie i to nie tej, którą jak najbardziej też cieszy się moim niesamowitym zainteresowaniem i miłością wielką, ale tej sprzed wojny. Dokładnie będą to lata 30., czyli wtedy, kiedy Warszawę zaliczano do najpiękniejszych miast na świecie. Bardzo fajna sprawa, a tym bardziej, że wcielamy się w ścibskiego reportera, który będzie tropił różne dziwne, fajne rzeczy. Oglądajcie! Na początek proste zasady objaśnione w bardzo przejrzysty sposób. Absolutnie przepiękna plansza obrazująca plan przedwojennej Warszawy. Karty reportaży, które w trakcie gry staramy się pozyskać, stanowią fantastyczną lekturę nawet po zakończeniu rozgrywki. Pomocne karty pomocy. I na koniec przedwojenne pieniądze. W grze Retro Reporter wcielamy się w zaganionego po Warszawie lat 30. dziennikarza, który jako początkujący chce wdać się w łaski tej oto gazety. Dlatego wypuszcza się na miasto i tropiąc afery, skandale, newsy obyczajowe, sportowe i techniczne i wiele innych ciekawych rzeczy, o których możemy się dowiedzieć z kart. Co ciekawe, i stanowi niesamowity kop edukacyjny, informacje na tych kartach są przedrukami wydarzeń z prawdziwych gazet. To jest ilustrowanego kuriera codziennego czy codziennej gazety handlowej. Pamiętać musimy jednak, że tę samą wiadomość mógł już przechwycić inny reporter. Wtedy zaczyna się gonitwa i kto pierwszy dostarczy wiadomość do redakcji. Przygotowanie jak na sporą grę nie jest zbyt trudne. Gracze dostają kartę pomocy, 2 złote na szaleństwo, a swój pionek ustawiają w dowolnym miejscu planszy. Kartę artykułów po bardzo porządnym przetasowaniu dzielimy na 3 stosy. To będą rundy gry. Logiczne, jeśli chcemy, by gra trwała krócej, możemy usunąć jeden stos. Z pierwszego wybranego stosu losujemy 8 kart i układamy je obok planszy, a na polach wskazanych przez kartę artykułów stawiamy znaczniki sygnalizujące, że coś się gdzieś dzieje. Wreszcie możemy zacząć szukać sensacji. Zasady są totalnie banalne, gorzej z punktacją na koniec gry, ale do tego jeszcze dojdziemy. Gracze wykonują tury w komplecie, a pierwszą czynnością to oczywiście jest ruch po planszy, która niesamowicie przypadła mi do gustu. Możemy się poruszać na 5 sposobów. Różnica polega na prędkości poruszania się i kosztach. Na piechotę najtaniej, ale i najwolniej. Dlatego mamy też tramwaj, dorożkę, kolej wywożącą nas na Pragę, gdzie znajdziemy najwięcej kryminalnych doniesień, i na bogato taksówkę. Kiedy już znajdziemy się na polu z newsem gazetowym do artykułu, możemy udać się do siedziby redakcji, ale to trochę trwa, lub uderzyć do budki telefonicznej i wszystko przekablować, aby nas konkurent nie ubiegł, bo kiedy i on dotrze, położy swój znacznik na informacji i szybciej poda do redakcji info, nic z tego mieć nie będziemy, ale telefon już niestety kosztuje. No właśnie, jak widzicie, daleki ruch kosztuje, telefon kosztuje, to gdzie zarabiamy? Ano właśnie na podawaniu tych informacji do gazety. Zwykła, najprostsza informacja to zarobek 40 groszy. Taka z symbolem razy 2 to już 80. Czasem będziemy chcieli jakąś konkretną informację i jest taka możliwość, musimy tylko zapłacić złotówkę informatorowi i położyć nasz znacznik na dowolnej karcie, ale musimy ją wykupić przed końcem rundy, czyli przed tym, jak karty zejdą ze stosu, bo kosztować nas to będzie minus 5 punktów na koniec gry. Kto wygrywa ten szalony, ale powtarzalny niestety wyścig? Osoba, która ma najwięcej punktów. Dostajemy je za artykuły, zwykłe to 1 punkt.
razy 2 to 2 punkty. Wypełnione zadania z karty pomocy, czyli uzbieranie kart z konkretnymi osobami czy wydarzeniami, to 5 punktów. Możemy też wystrzelić, jeśli uzbieramy karty danej kategorii w liczbie 3 i więcej, wtedy sumujemy wszystko i mnożymy razy 2. Pora w takim razie ocenić retro reportera, po którym spodziewałem się bardzo, bardzo wiele. Zaczynamy jak zwykle od wyglądu. Jeśli będziemy oceniali pod względem estetycznym, do gry nie możemy mieć nic. Pięknie wydana plansza, fajnie odzwierciedlona Warszawa z lat 30. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Karty, dobra czcionka, nie musimy się jakoś specjalnie wpatrywać. Wszystko jest widoczne, do tego takie charakterystyczne w sepi zdjęcia, które są przeniesione na karty. Duża, duża klimatyka wydania. Jeśli chodzi o solidność, no tutaj można byłoby się troszkę przyczepić, ponieważ wszystko, absolutnie wszystko jest wydane w cienkim kartonie i po pewnym czasie po prostu będzie się niszczyć. Co do kart jeszcze, przechodząc już do rozgrywki. Wiecie, w dużej części ta gra polega na łażeniu z jednego do drugiego miejsca, co jest niestety bardzo mocno powtarzalne i losowe, bo kiedy dociągamy poszczególne karty, możemy być przypadkiem w jednym miejscu, gdzie nagle wokół nas wyrośnie kilka wydarzeń, zgarniemy telefon, prawda, jesteśmy bogaci, ewentualnie szybko dojedziemy, a inni gracze muszą dylać przez całe miasto. To jest czasami wkurzające, ale wracając do tych kart. Jeśli chodzi o same karty, zdarza się bardzo często w tej grze, że ten klimat, który dają karty, można byłoby sobie poczytać, te opisy są bardzo długie i ja przeczytałem wszystkie, ale jako historyk z zawodowej ciekawości, to w samej grze to nie działa, ponieważ koncentrujemy się na zbieraniu kolejnych kart i ten klimat nam ucieka, bo raczej nie pojawi się taki schemacik, że ty słuchaj, przeczytaj nam, o czym masz swoją kartę, albo ty, prawda, mamy 5 graczy, zanim kolejka do nas wróci, to już okej, to może być ciekawe, ale do pewnego stopnia, więc raczej w samej grze coś, co miało być, nie jest, czyli klimat, który miał być oddany tymi kartami, niestety nie działa. Chyba że znajdziemy grupę zapaleńców, którzy będą czytali te karty raz po raz, ale ich jest ograniczona liczba, więc znudzić się to może. Ale tak czy inaczej, samą grę Retro Reporter oceniam może troszeczkę zbyt surowo, bo spodziewałem się bardzo wiele po tej grze. Daję jej 3. A to chyba i tak dlatego, że jest o Warszawie i że ma fenomenalnie fantastyczne karty. No niestety ta gra jest bardzo mocno powtarzalna, losowa, nie w takim elemencie jak lubię, ponieważ nie mam nad tym kompletnie zupełnie żadnej kontroli. I to by było chyba tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!